I na koniec tradycyjne pytanie, jaka ma być nowa TVP Opole? Tym razem naszego oszalającego reportera Pawła zastąpiła Iwona Tokarska. Wybrała się do Głubczyc i pytała, czego oczekują widzowie z południowych krańców regionu. Tutaj za kurteczki. Jakie? Co na zimę tutaj wybierzemy fajnego? To ja bym chciała oglądać, no chciałabym prawdę zobaczyć wreszcie, taką jaka ona jest. No bo do tej pory to nie widzieliśmy tutaj nic mądrego dla nas, zwykłych ludzi, dla mnie jako przedsiębiorcy. No życie było trudne, no dla prostych moich klientek, które przychodzą. No nieraz Opole oglądam. To tam takie nawet mądre programy na Opolu lecą, nie? No zaraz będę tam jeszcze w telewizji. Chciałam się zapytać, o czym panowie rozmawiają tutaj? O wszystkim rozmawiamy. On już ucieka, pan się mnie przestraszył. Co by pan chciał oglądać w TVP Opole, w naszej telewizji regionalnej? No, właściwie to, co dotyczy regionu Opolski. No, wszystkie wydarzenia, co się dzieje, nawet i w pogodzie, bo to istotne. Co by pan chciał oglądać w TVP Opole, w naszej telewizji regionalnej? Bardzo mi się podoba, bo prawie codziennie oglądam. Wiadomości są aktualne. Jakby to powiedzieć, bardziej obiektywnie, żeby niektóre rzeczy przychodziły. Co by w tej telewizji musiało lecieć, żeby pani zaczęła nas oglądać? Nie wiem, bardziej rzeczy związanych naprawdę typowo z danym regionem. Co by pan chciał w TVP Opole oglądać? Troszeczkę więcej rozrywki może. Kabarety. Dużo rzeczy na temat województwa całego polskiego, no co się dzieje i tak dalej, no jakie zmiany. Żona zobaczy, ale ma fajną dziewczynę.